Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie i kolejne spotkanie z ziemniakami na mojej farmie. Jak już może zdążyliście zauważyć, troszeczkę robota się posunęła do przodu. Jesteśmy już na końcówce całego tego zdarzenia. Już to całe polo zostało tym głęboszem zrobione, już tylko ten mały fragment został do zrobienia. No i jeszcze właśnie pole 55, tam zupełnie nie wiem, co się jeszcze dzieje, jeszcze na nim nie byłem, ostatnio właśnie je kupiliśmy. No i już w połowie jest obsadzone ziemniakami. Także tak to wygląda. Wstępnie widzę, że tutaj, przynajmniej tak mapka pokazuje, że tutaj właśnie już jest głęboszem zrobione, czyli skultywatorowane, tutaj również. Więc pewnie już tylko zostanie obsianie. Także dzisiaj zajmujemy się końcówką już tych ziemniaczków. Także tak, zostaniemy na tym polu, następnie przeniesiemy się tutaj. No i zobaczymy, co jeszcze da radę zrobić. Zobaczymy, ile czasu zostanie. Także miłego oglądania życzę i zobaczymy, jakie przygody się przytrafią, czy w ogóle cokolwiek się przydarzy. Także ruszamy. No i teraz, moi mili, zauważyłem, że tutaj muszę przyjechać i kamienie wyzbierać, także kolejna robota się szykuje, zanim wejdziemy tam z ziemniakami. No tak, ale przecież jak ja będę robił kamienie, to mogę je go puścić z ziemniakami, nie? Przecież co to? Niech robota się posuwa do przodu. Zero pomyślonku, zero.
No, teraz zbiornik jest pusty. Pracownik przerwał robotę. No to trzeba się do niego przełożyć, nie? I mu napełnić ten zbiornik. No niestety, już u mnie tam na farmie nasiona się skończyły. Poszło 20 tysięcy, a już teraz to nawet i o wiele więcej poszło, bo już dokupiłem 8 tysięcy litrów. I już się kończy, więc trzeba będzie jeszcze dokupić tych ziaren. No także naprawdę, jeśli chodzi o zasiew ziemniaków, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak kosztowne. Samo to, żeby zasiać, to jest naprawdę bardzo drogi interes. Przypali ich okup, no, tych wszystkich maszyn, bo wiadomo, to kosztuje. Ale ja nie wiedziałem, że tyle nasion pójdzie, tyle ziemniorów, żeby to wszystko obsadzić. Także no, na następne sianie ziemniaków to na pewno będę bardziej przygotowany. Bo w tym momencie ja tak się zastanawiam, czy w ogóle mi zostanie gotówki na nawożenie. Bo jeszcze trzeba będzie nawieść to wszystko. I się właśnie nad tym zastanawiam, czy nawożenie. Będę miał gotówkę na nawożenie. No i właśnie, o, jeden worek został, to na pewno nam nie wystarczy. Więc trzeba wziąć i dokupić. Ziarna, proszę bardzo. Ziarna. Może 5000 wystarczy? Cholera. 6000 litrów dokupimy. I to nie wiem właśnie, czy jeszcze wystarczy te 6000 litrów. Ale no, zaraz się przekonamy. Zaraz się wszystko okaże. No, tu jeszcze niepełny worek był. O, mama mia. No i dobra, teraz z powrotem lecimy na farmę, na tamto pole. Niech on to kończy dalej. A my będziemy dalej zbierać ziemniaki. Wróć, Boże, co ja mówię, jakie ziemniaki? Kamienie, przecież kamień to jak ziemniak, no ale dobra. Dalej będziemy zbierać kamienie, a on niech się zajmie dalej ziemniakami. Thank you.
Uff, skończone, nareszcie. No i fajnie. Kamienie zakończone, najgorsza robota w sumie już jest za mną. Teraz, z racji, że ten pracownik bawi się ziemniakami, to my się zajmiemy nawożeniem. Zajmiemy się nawożeniem, także ja w tym momencie odstawię te kemulce już do siebie na farmę, gdzieś tam je wyrzucę, opróżnię tą maszynę, a następnie, chociaż w sumie opróżnić, nie, poczekajmy aż się nazbiera do 100%. I tak, my pojedziemy teraz, tak, po maszynę do nawożenia. To będzie, no masz ci los, się nie zmieściłem, to będzie najlepsze rozwiązanie. No i teraz tutaj się nie zmieszczę. No ja pierdziu, co za życie. To nie tak miałoby, o jeszcze tak, serio? Serio, wy tak serio? Masakra. Dobra, udało się, pięknie. Okej, okay, no trochę tego nawożenia będzie. Mam nadzieję, że z tymi... O, masz, jeszcze ominąłem. Mam nadzieję, że z tymi ziemniakami to już mu to wystarczy, co zakupiłem. Że za często nie będę musiał tam jechać. Ale nie, w sumie. Nie, no będzie trzeba jechać. No, kogo ja oszukuję? Przecież te ziemniaki mu nie wystarczą nawet do końca tego pola. Przynajmniej pewnie za dwa razy na tym polu trzeba będzie pojechać i napełnić maszynę nasionami. Dobra, teraz tak. Czy ja jestem w stanie sprawdzić, podchodząc do maszyny, co jest w środku? Nie, nie jestem w stanie. Po prostu ziarna i tyle. A poza tym, ja do siewnika podchodziłem, ale ty jesteś... Ty jesteś fajny. Dobra. A mnie bardziej oprysk interesuje. Chwastobójczy. No dobra, czyli da radę. To mnie chwastobójczy nie interesuje, czyli trzeba się cofnąć i tutaj jest ten oprysk. Gdzie tam stoi? Dobra. Tu jest oprysk, więc weźmiemy i opryskamy. Ciekawe w ogóle, ile jeszcze tego oprysku jest. Jest takie dość istotne jeszcze, o. Dobra, i mamy, no jeszcze trochę tego zostało. Co to w ogóle tutaj leży? Czy to jest dla mnie, czy nie dla mnie w tym momencie? Pięknie. Dobrze, dobrze się dzieje, dobrze. Dobra, zaczniemy od pola 40,5. To będzie najlepsze wyjście z sytuacji. Na całe szczęście te lance mam dość długie, te ramiona, więc szybko pójdzie oprysk. Na pewno szybciej niż całe to sadzenie ziemniaków. Dobra, i teraz tak. Rozłożymy tą maszynę. Kurde, źle stanąłem. Dość szeroki teraz jestem. O, proszę bardzo. O, na dwa razy będzie w takim razie, pewnie. Do objechania. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Chwali się takie postępowanie.
O, pracownik przestał pracować. A czemu? O, marsz, znowu się opróżniło. Nawet nie widziałem kiedy. To ciekawe, jak długo on stoi. No nic, dobra. Lecimy go napełnić. Nawet nie widziałem, kiedy się pojawił komunikat. Moi mili, ja wam bardzo dziękuję za to, za obecność, za poświęcony swój czas. I na obecną chwilę będziemy już kończyć zabawę farmingu. Także no troszeczkę roboty zostało zrobione. Tam pracownik jeszcze się męczy z tymi ziemniakami. Także pewnie następnym razem, jak już się zobaczymy, to ziemniaki będą skończone. W sensie, że skończone będzie obsiewanie już tych ziemniaków. Ale no kto wie, jeszcze zobaczymy, jak to dokładnie dalej wyjdzie. W każdym razie jeszcze raz wam bardzo dziękuję i do następnego. Trzymajcie się i cześć.